Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Kochani, dzisiaj Kościół daje nam taką niewygodną Ewangelię, taką perykopę z Ewangelii według świętego Mateusza, o którą często się potykamy, bo jej nie rozumiemy i dlatego jest niewygodna. Tak ją nazwałem, niewygodna Ewangelia. Mamy wiele takich niewygodnych Ewangelii. I trzeba uważać na samego siebie, a także na innych. Bo może być tak, że jeśli źle interpretujemy jakieś Słowo Boże, to możemy stracić wiarę. Jak często dzieje się tak i działo się tak, że ludzie odchodzili z Kościoła katolickiego, bo błędnie tłumaczyli sobie jakąś niewygodną Ewangelię i później zakładali swój Kościół, jakąś sektę i później ludzie tego świata patrzą na nas, chrześcijan, i mówią: dlaczego wy jesteście tak podzieleni? Przecież jeden jest Jezus, a wy jesteście tak podzieleni. Właśnie dlatego, że Pismo Święte jest źle tłumaczone, a Pismo Święte powinniśmy tłumaczyć Pismem Świętym. Nie tylko, także tradycją i magisterium Kościoła. I to jest pełne objawienie, które daje nam Kościół katolicki. Więc zajrzyjmy do tego Pisma Świętego, do tej Ewangelii niewygodnej, którą daje nam dzisiaj Kościół. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. Rzeczywiście tak powiedziano. Trzy fragmenty są w Piśmie Świętym Starego Testamentu, które mówią o tym. To jest prawo odwetu. Jeśli ktoś wyłupie ci oko, to masz prawo mu wyłupić to samo oko. I wtedy będzie sprawiedliwie. I to pochodziło od Pana Boga. A ja wam mówię, aby nie występować przeciwko zepsuciu, przeciwko złu. Lecz jeśli ktoś ciebie uderzy w twój prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A kiedy ktoś chce się z tobą sądzić i zabrać twoją suknię, oddaj mu i płaszcz. Jeśli ktoś przymusza cię do przejścia jednej mili, przejdź z nim dwie. Daj proszącemu cię i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. To jest ta dzisiejsza niewygodna Ewangelia. Dwa ostatnie zdania wcale nie są aż takie trudne do wypełnienia. To ostatnie raczej wychodzi nam z łatwością. Daj proszącemu cię i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. Raczej jesteśmy bardziej skłonni do czegoś takiego. Do tej drugiej rzeczy też. Jeśli ktoś przymusza cię do przejścia jednej mili, przejdź z nim dwie. No dobra, mogę przejść z tobą te dwie mile. Ale te dwa pozostałe zdania są bardzo trudne. Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. To jest trudne, bo to uderzenie boli. A kiedy ktoś chce się z tobą sądzić i zabrać twoją suknię, oddaj mój płaszcz. Moim zdaniem to jest chyba najtrudniejsze, żeby dać jeszcze więcej niż to ktoś, kto chce mi zabrać. Tyle lat pracowałem na coś, a ktoś teraz mi zabiera to i jeszcze mam dołożyć coś więcej. Dlaczego Jezus mówi takie słowa? Przecież to jest aż często nierealne do zrobienia. Przecież sam Jezus, kiedy dostał w policzek od sługi arcykapłana, nie nadstawił drugiego policzka, tylko powiedział takie słowa: dlaczego mnie bijesz? Jeśli powiedziałem coś złego, to udowodnij mi, że to było złe. A jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz? Dlaczego Jezus sam nie robi tego, o co nas prosi? Trzeba zrozumieć temat tej dzisiejszej Ewangelii. Prawo odwetu. Jezus znosi prawo odwetu. Bo jeśli mój sąsiad po 22 zacznie słuchać głośno muzyki, zrobi jakąś bibę, jakąś imprezę, to co ja zrobię, jeśli będę żył według prawa odwetu? Zrobię dokładnie to samo. Będę czekał, będę zbierał pieniądze, żeby zarobić na wieżę taką, i dokładnie to mu zrobię. To samo, co on mi. Ile ja czasu stracę? Mogę nawet popełnić jakieś zło, bo mogę oddać mu więcej, niż on mi dał.
mogę się potknąć, mogę zatruwać swoje serce, myśląc o zemście, o prawie odwetu. Po co mi to? Przecież to mnie zniewala. Przecież to mnie zatruwa. Po co? Dlatego Jezus daje nam takie prawo, takie radykalne prawo. Uderzył cię ktoś w prawy policzek, budzą się w tobie emocje, budzą się w tobie demony, powstrzymaj się, nadstaw drugi dla własnego zbawienia. Dla własnego zbawienia. Ale w przyszłości, jeśli będziesz potrafił mówić, będziesz potrafił się bronić słowem, to zrób to. Gdyby tylko ten fragment był przez nas przyjęty, a inne odrzucone, gdybyśmy znali tylko ten fragment, jak mamy się zachowywać wobec zła, to trzeba by było zdemobilizować armię, policję. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że jakiś bandyta uderza policjanta w prawy policzek, a policjant nadstawia mu drugi? No nie. Trzeba tego człowieka złapać, zakuć w kajdanki i odprowadzić do sędziego. Niech sędzia go osądzi. Jezus tego nie znosi. W innych fragmentach Pisma Świętego jest właśnie o tym napisane, że Jezus nie znosi instytucji sędziego, policji, strażników. Nie, tylko pokazuje nam, żebyśmy nie działali według tego prawa odwetu. W innym fragmencie Jezus będzie nam pokazywał, co dokładnie robić wobec brata, który wobec nas zawini. Idź, upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię nie usłucha, idź, weź dwóch świadków. Jeśli cię nie usłucha, idź, donieś kościołowi. Tak mamy działać wobec zła. Módl się za tych, którzy cię prześladują. Tu w tej Ewangelii nic nie ma, nie? Więc trzeba pamiętać, że nie powinniśmy wyciągać takich Ewangelii z Pisma Świętego i ich tłumaczyć osobno, bo możemy sobie zrobić krzywdę. Ta dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, pozbądź się prawa odwetu. Odstąp od tego. Bo to ci nic nie da. To nie da ci sprawiedliwości, nie da ci pokoju, nie da ci zbawienia. Będzie cię to truło. Nie będziesz mógł spać. Nie będziesz mógł żyć, funkcjonować. Masz być wolnym człowiekiem. Masz być wolnym człowiekiem od zła. Od tego zła, które w tobie będzie kiełkować. Oczywiście, nie będziemy wolni od zła, które przychodzi z zewnątrz. Jezus nie został uwolniony od zła, które przyszło z zewnątrz. To zło go zabiło, ukrzyżowało go. Stracił przez to zło życie. Ale on jest większy, bo Bóg jest większy. Bóg jest większy. Bóg mówi, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Trzeba o tym pamiętać. Bo jeśli o tym zapomnimy, o tym błogosławieństwie, no to będziemy myśleć o prawie odwetu. Bóg mi nie da, sam se wezmę. Ktoś mi wyłupał jedno oko, to ja mu też wyłupię to drugie oko. Ktoś mnie przeklął, ja go też przeklę. Nie, nie róbmy tego. To słowo właśnie dzisiaj o tym mówi. Skończmy z prawem odwetu. Ktoś na mnie nakrzyczał, to ja też go, na niego nakrzyczę. Ktoś zrobił mi siarę, że tak brzydko powiem, na mieście, ja mu też to zrobię. Nie, nie rób, nie rób. Ktoś się do mnie nie odzywa, to ja się też do niego nie będę odzywał. Takie małe rzeczy, a potrafią zatruć relacje między ludźmi. Potrafią zniszczyć relacje między ludźmi. No i wtedy jesteśmy w nieszczęściu, a chyba tego nie chcemy. Więc to słowo mówi o tym. Pozbądź się prawa odwetu. Daję ci coś lepszego. Daję ci wolność od tej trucizny. Amen. Jak coś, to widzimy się jutro. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.